Dobra. No tak właściwie to, ja nie wiem, mi trochę zatyka mnie, tak nie wiem, co mówić z taką osobistością. No, wzór dla naśladowania, dla wielu. Wspaniała postać. Myślę, że tu nie chcę nawet mówić o tych wszystkich wynikach, bo tego było całe mnóstwo. To tytuły mistrzów Polski, mistrzów świata. Także tego ciężko by było to wszystko zliczyć. Będę chciał o coś innego zapytać pana Andrzeja. Natomiast na początek puścimy sobie taki teledysk. Piosenkę o panu Andrzeju Wyględzie z takim teledyskiem pokazującym sport, który pan Andrzej uprawiał przez wiele lat. Jeździł w barwach Rybnickiego Rowu i reprezentacji Polski. Ja z panem Andrzejem miałem się okazję po raz pierwszy tak osobiście spotkać. Chociaż ja jestem z Redutów, a pan Andrzej z Rybnika, dopiero w Toruniu. Tak się złożyło, że i pan Andrzej, i ja zostaliśmy zaproszeni na otwarcie pierwszego w Polsce Muzeum Sportu Żużlowego, które powstało w Rybnickiej Galerii Plaza, w Toruńskiej Galerii Plaza. No i tam mieliśmy się okazję spotkać, porozmawiać. I tam też, na wielkiej sali kinowej, wyświetlany był właśnie ten teledysk, który teraz państwo zobaczycie. Poproszę. Piosenka, wspomnienie o wielkim wojowniku, śląskim gladiatorze wychowanym w Rybniku. Mistrzu świata, Pagani i mistrzów, wzdłuż krwi nasza pamięć.